Siemaneczko moi drodzy wikingowie, witam was w kolejnym odcinku z Valheim Vanilkiem. Oczywiście na początku bardzo dziękuję za wszystkie wasze łapeczki i bardzo dziękuję za wszystkie wasze komentarze, tak jest. Nie było ich bardzo dużo i bardzo mi się podobały, dziękuję wam bardzo. Moi drodzy, co było ostatnio? Ostatnio szukałem tego węża. Dużo było kwestii związanych w ogóle z wężem, z jego spełnieniem i tak dalej. Wiecie co, sytuacja wygląda następująco. Jak to się ma z wężem? A ma to się dokładnie tak, że wąż respi się w nocy. Tak jest, respi się w nocy na oceanie. Nieważne jaka jest pogoda, jest noc, respi się na morzu. Ale o poranku ma despawn. Znika z tamtego miejsca, żeby nie było. Podczas dnia musi być sztorm, albo wiecie, porządny deszcz i tak dalej, nie jakaś tam mrzawka, porządny deszcz, burza, sztorm na morzu, wtedy jest szansa na pojawienie się właśnie węża na oceanie. Tak jest, pojawi się wąż na oceanie i on wtedy w tym miejscu, w którym się pojawił podczas dnia, on stamtąd nie zniknie, jeśli byście go nie ubili, jak tam wrócicie, on tam znowu będzie i to będzie miejsce jego respawnu, chociaż nie jest to do końca wyjaśnione, czy ten respawn tam będzie, że on się pojawi tam za na przykład godzinę, tak jak pojawiają się kurcze smolaki, tak jest, rozrosty. To jest bardzo ważne, tak to wygląda. A co do pogody, pogoda jest uzależniona od biomu, na którym się znajdujecie. To jest też bardzo ważne. Gdy pływacie po morzu w ogóle, to ważne jest, żeby zwrócić uwagę, co macie napisane, na jakim biomie się znajdujecie. Tak? W prawym górnym mapka, wiadomo o co chodzi. Jeśli pływacie po morzu mimo wszystko, a wyświetla wam się czarny las, no to sorry, ale nie będziecie mieli opcji, że tam może się respić, zespawnować w ogóle wąż. Nawet jakby tam był sztorm, cokolwiek by tam nie było. Niestety, bo on jest przypisany do biomu oceanicznego. Tak, musi pisać ocean, koniec, kropka. To jakby nie podlega tutaj w ogóle dyskusji. Tak to, moi drodzy, wygląda. Nie mięso. Ja chciałbym do ogniska dodać, halo. O, właśnie, proszę bardzo, tak. No i tak to właśnie wygląda. A co do tej pogody, to pogoda jest przypisana do biomu. Jeśli na przykład pływacie sobie po morzu, ale pisze wam, że to jest na przykład równiny, że to jest czarny las, jest ładna pogoda i za kilka czy kilkadziesiąt metrów wpłyniecie na ocean i tam jest sztorm. Wrócicie te kilkadziesiąt metrów, znowu niby dalej jesteście na oceanie, ale no pisze wam, że to są znowu te równiny. No i tam już pogoda się zmienia. Także pogoda również jest przypisana właśnie do biomów, nie? Jakby to kogoś interesowało, oczywiście. Tak, mówię, taka informacja. Czekajcie. A, ja muszę upiec to mięsiwo. Widzicie, taki bajer. Ja całkowicie o tym zapomniałem. Dobra, mięsko z węża sobie oczywiście upieczemy. Czym ja w ogóle się chciałem dzisiaj zająć? Wiecie co? Trochę poirytowało mnie manewrowanie statkiem tutaj przy mojej równinnej działce. Więc myślę, że jakieś portowisko, kotwicowisko, no cokolwiek, coś byłoby trzeba tutaj jednak uskutecznić. Tu sobie węża zrobimy. Ile? 5 kawałków. No oczywiście mam 6, więc no wiecie o co chodzi. A co do poszukiwania w ogóle węży, wiecie co, ja to oczywiście będę sprawdzał. Przyjdzie noc, to ja znowu sobie wypłynę w morze. Sprawdzę w ogóle jaka jest szansa. Wiecie, no w ostatnim odcinku no trochę tego pływania było. No cały odcinek niemalże pływałem. Jak najbardziej. To musi być w nocy, więc na pewno, wiecie, nie będę liczył na to, że będzie sztorm, nie będzie sztormu, będzie padało, nie będzie padało, nie? No co innego, na przykład teraz by mi się zaczął sztorm, tak? Spoko, tylko że on zacznie się tutaj na równinach, czy sztorm, no na równinach nie bardzo, będzie to po prostu burza. Ona się tutaj zacznie, a ja wypłynę na ocean i tam będzie czyste, ładne niebo i tak dalej, więc to będzie kwestia po prostu, no, popływania. O, widzicie, proszę bardzo, mówicie i macie, zaczyna padać deszcz i tutaj będzie taka pogoda, a ja wejdę na bagna i na bagnach na przykład nie będzie padało. No, bo to jest przypisane właśnie do tego biomu. O, proszę, mięsko się tutaj zrobiło, powiesimy jeszcze jedno, więc to jest bardzo ważne. Jeśli kogoś to nurtuje. Jeszcze jedna sprawa, co mi się przypomniało, bo ja mówiłem o, że żadnego krakena nie spotkałem. Wiecie co, no dawno nie widziałem tej wysepki ze skorupami, z chityną do wydobycia. Nie wiem, jak one się teraz nazywają.
może nie wiem, nazwa najwidoczniej została zmieniona, bo odkąd ja pamiętam, to się nazywało Kraken. A pisaliście mi w komentarzach, że to jest Lewiatan, tak? Nie wiem, czy to nie jest angielska nazwa, tak? Anglojęzyczna. Nie wiem, czy to w ten sposób nie jest zrobione. No, ja to zawsze po prostu nazywałem Krakenem, tak? Choć, jak dla mnie, no, Kraken i Lewiatan to są jakby dwie różne rzeczy, więc ja bym się oczywiście nie obraził, jeśli dewowie by postanowili wprowadzić jakiegoś moba o właśnie nazwie, czy też Kraken, czy Lewiatan. No zależnie, bo jeśli faktycznie te wysepki nazywają się Lewiatany, to spoko, to przepraszam bardzo, że kogoś wprowadziłem w błąd, czy coś takiego. Dobra, możemy wracać. To bardzo za to przepraszam, bo tak jak mówię, ja od zawsze nazywałem te wysepki Krakenami. Z tego co pamiętam, też zawsze tam chyba nawet pisało, że to są krakeny i tak dalej. Więc myślę, no dobra, no tego się trzymajmy i okej, tak? Czekajcie, do tego gulasiku to ja bym potrzebował chyba jeszcze nie gulasz z rzepy, tylko morski gulasz. Tak jest, podgrzybków i plastrów miodu. Na szczęście i jednego, i drugiego to ja mam chyba pod dostatkiem. No może nie pod takim dostatkiem, ale zabraknąć nie powinno. Zaraz sobie te zdobyczne gulasiki ugotujemy. Chociaż powiem wam, że wydaje mi się, że wąż morski, tak, jest dużą istotą i z tego jednego kawałka mięsa wydaje mi się, że powinny być dwa gulasze. No bo nie zrobią przecież, że pół mięsa potrzebujecie czy coś, nie? Myślę, że to byłaby dobra opcja i to byłoby całkiem dobre, no bo no to nie jest świniak, tak? No to jest zdecydowanie ten wąż morski jest o wiele większy, więc jeśli chodzi o surowce, jak dla mnie to tych podgrzybków nawet mogłoby być wtedy, nie wiem, więcej. Tego miodu byłoby trzeba dać na przykład więcej czy coś, nie? To też jakby mi nie przeszkadzało, a że zdobycie tego mięsa właśnie z węża, no to jednak troszeczkę mimo wszystko trzeba się nakombinować. No nikt mi nie powie, no trochę trzeba popływać, trochę trzeba się pobujać, żeby właśnie tego węża dopaść. Tego mięsa nie jest ani dużo, więc myślę, że jednak byłoby to całkiem dobre rozwiązanie. Czekajcie, co ja chciałem jeszcze zrobić? Co ja potrzebuję? Malinki potrzebuję na pewno. Ryb już nie mam. Ryb musiałbym połowić nieco. A, właśnie, już wiem, co miałem wziąć. Worki i to. O, miałem tutaj nieco jeszcze pogotować, bo mi. Właśnie, bo mamy trochę jęczmienia. A zresztą tamten jęczmień też muszę pozbierać, bo mi tam już chyba wyrósł cały. Te plony są do zebrania, oczywiście. Dobra, kaszanek sobie dodamy. Dobra, mamy 6. Jest spoko. Jak tam stoimy z chlebkiem? Aha, bo tak, na chlebek potrzebujemy dyszkę. A to starczy nam, spoko, nie ma biedy jeszcze. To myślę, że tak, ze 4 chlebki mogę sobie machnąć. Jasne. I nieupieczone ciasto z jaszczuro bawoła też sobie mogę myknąć. Myślę, ze 4 sztuki. No tak, bo mam stack po 10, więc myślę, że będzie ok. A do pieca się wrzuca po 4, no to tak akurat będzie. Dobra, tak bym to mógł zostawić. Żeby mi po prostu aż tak dużo tych worków z mąką, przepraszam, z mąką nie nadbywało. Czekajcie, tak, ty wracasz, mój drogi, tutaj, a ty, wy wracacie, ty i ty, nie ty, przepraszam, ty. Okej, dobra, mamy to. Na razie jestem najedzony, a jak, o panie, a tu miód jest, halo. Pszczoły tutaj, kurde, luzy mają. Przecież tak nie może być, tak nie może być. Hyc. O, no i proszę bardzo. Jest? Jest. Fajnie. A ten wilk co? Wilk patrzy w gwiazdy. No, może tak być, no. Ja tam nie wnikam, tak? Co tam wilki lubią i tak dalej. No właśnie, co do wilków. Miałem nadzieję, że ostatnim razem ten event, który był, tak? No oczywiście polują na ciebie i tak dalej. Myślę, że może pojawią się znowu, ale lipa, lipa. Ludziska jest lipa. Mało w ogóle eventów. Nie wiem. Ktoś mi kiedyś pisał w komentarzach, że eventy zależą od tego, jak długo siedzi się w jednym miejscu. Że wtedy odpalają się jakieś eventy. Jakby, szczerze powiedziawszy, no nie wiem, trochę takie to dla mnie było przemrane, bo jeszcze dopraszałem się oczywiście o jakiś link do artykułu, do czegokolwiek, do potwierdzenia tej informacji, bo też nie chcę, wiecie, szerzyć jakichś bzdur.
żeby was nie wprowadzać w błąd czy coś takiego, nie wiem, ja nie znalazłem żadnych takich informacji. Wiem, że może ktoś z was coś wie na ten temat, tak? Więc podrzućcie link, tak? Jeśli nie wiem, bo zauważyłem w ogóle, że lepiej szukacie w internety, lepsi jesteście w internety niż ja, bo ja kurczę kompletnie nie mogłem znaleźć tej informacji o wężach. A posłaliście mi, dziękuję wam bardzo za to, w komentarzach jak najbardziej posłaliście mi właśnie tą informację, ten artykuł i tak, i doszukałem się tego, tej informacji właśnie o wężach. Więc jeśli ktoś coś wie na ten temat, jak to wygląda z wydarzeniami, z eventami w grze, tak, że czy polują na ciebie, czy atak hordy, czy kogokolwiek, od czego to jest zależne, czy faktycznie ja musiałbym przebywać na przykład tu w jednym miejscu, nie wiem, na tej mojej równinie, tak, nie przeskakiwać przez portale, nie zmieniać jakby lokalizacji, tylko być względnie tutaj w okolicy, jak przebywa się w jednej okolicy przez dłuższy czas, czy wtedy się aktywują jakieś eventy i tak dalej, czy jest po prostu szansa, o, może w ten sposób, czy to jest jakaś szansa procentowa tam na te eventy. Jeśli macie info, walcie w komentarzach, ja to bardzo chętnie przyjmę, potwierdzę to oczywiście później w kolejnym odcinku, no bo jak mówię, no wiedza to potęga, wiecie o co chodzi, jeśli ktoś coś wie, no to ja bardzo lubię też rzucić tymi informacjami, co by więcej ludzi to wiedziało, no bo to jednak jest przydatne, tak? Co ja chciałem, aha tak, ja już wiem co chciałem zrobić, ja chciałem zrobić tu jakieś portowisko, ja tu chciałem jakiś port, kotwicowisko, zwał jak zwał, przystań względnie bardzo chętnie, tak? Tylko tak, o co się rozchodzi? Ja tu mam w ogóle płytko. Przede wszystkim to tu jest mielizna. Statek moja, przepraszam, nie statek, tylko łódź. O, super, no i tu już byłem w stanie pływać. Świetnie, no tu jest, o proszę bardzo, tu jest nawet pan ryba. To jest chyba nawet tuńczyk. No będę musiał coś połowić. Tu jest w miarę głęboko. Także jako takiej mielizny nie ma. Jak ja bym coś takiego robił, jak ja bym to musiał uczynić, zastanawiam się, czy pozbyć się tych głazów, chociaż nawet bym nie musiał, ponieważ tu jest na tyle płytko, że pomost jakikolwiek mógłbym zrobić, czekajcie, jakbym zrobił zejście stąd, tutaj bym zrobił pomost i gdzieś tam bym zrobił już na tej głębokiej wodzie, aha, czekajcie, żeby mi staminki nie zabrakło, no bo będzie troszeczkę lipa, będzie mi smutno. Ryby. Ryby, wy mnie tutaj w ogóle w tym momencie... Właśnie, przecież... Kurde, widzicie? O Jezu, co... aha, świat się zapisywał. Ja myślę, co tu się dzieje? Bo ja kilka odcinków temu mówiłem, że nie jestem pewien tego, czy ryby się respawnują, tak? Czy one się pojawiają na nowo, ale widzę, że tuńczyk jest, pływał sobie, widzieliście. Zresztą nawet nie wiem, czy to był tuńczyk, ale jakiś tam inny łosoś czy pstrąg sobie pływał. Tu widzę, że jest... Tu jest pusto, tak? Tu się nic nie dzieje, no ale byłaby opcja, żeby jednak coś sobie połowić. Ale dobra. Po pierwsze, co ja po pierwsze potrzebuję? Tak, ja muszę tam z góry zdjąć ten mój warsztat kamieniarski. Postawić go tutaj na dole. Chociaż nie wiem, czy z kamienia... O, ryba na skalę, nieźle. Czy ja bym to chciał z kamienia? Bo jak ja bym tutaj zrobił schody na dół, tu bym sobie belki z twardego drewna rzucił. I z tego bym mógł zrobić pomost. Mówię tam dalej, żeby w razie jak będę podpływał łodzią, żeby było głęboko. Nie? Żebym nie walił po prostu po dnie. Dobra, muszę wrócić gdzie? Muszę wrócić do swojego siedliska, do mojej pięknej, równinnej daczy. O, dacza letniskowa, tak jest. Właśnie, czekajcie, bo ja dawno u loksiaków nie byłem, bo takie hihi, haha, weź się przesuń. Aha, mamy loksa. Tu jest krysia. Dobrze, malinki jeszcze macie. Tu jest gienek, a tu jest loksiu. Dobra, mamy dwa loksiaki, trzeba was tutaj zlikwidować, bo wy za chwilę zaczniecie kombinować. I w taki czy w inny sposób mi po prostu zwiejecie. Na pewno, ja wiem, bo tamta palisada od przodu jest nieco za niska, stanie jeden loks na drugim, ja wiem co wy kombinujecie. Takie sobie niby tutaj grzeszne teraz siedziałyście lokciaczki, jak przyszedłem, nie, że niby nic nie kombinujecie, a za chwilę się skończy to tak, że będę was musiał wyłowić gdzieś z morza, nie? Nie, 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 tak to my się nie będziemy po prostu bawić. To zamykamy. Dobra, jednego tego ciebie chłopie skasujemy. Dobra. Twoja ofiara oczywiście nie pójdzie na marne. Będą z ciebie pyszne placki, mój drogi.
No i może jakiś dywan zrobię czy coś. Ile tej skóry? Dwie skóry, pięć tych. Pięć kawałków. No proszę, nawet noże mi podskoczyły. Tu sobie staniemy, żeby od razu drop złapać, żeby mi nie spadł gdzieś w cholerę. Kolejne dwie skóry i cztery mięska? Tak, cztery mięska. Chyba, że gdzieś mi mięso spadło? Nie, raczej nie spadło. Dobra. Geniu, ty się tam z Krysią umówcie, wiecie o co chodzi. Wpadnę za niedługo. Ty, Krysia, ja wiem, że ty się obraziłaś na mnie. Ale bez takich. Stara. Naprawdę. Zostań w domu. Dobra. Chyba słyszałem jakiegoś fullinga. Ale nie, chyba mi się wydawało. Mam jakieś zwidy. Albo to tam, z tej wyspy, bo one często, zauważyłem, próbują tutaj, wiecie, podpłynąć sobie, tralalala, bo nie wiem, czy one chcą loksy zaatakować. Chociaż, no tamte to już w ogóle wystaje totalnie poza teksturę. Nie wiem, o co chodzi. O, i na przykład ciekawi mnie też rysowanie dalekich obiektów. Widzicie tego loksiaka tam? Daleko? Ale na przykład jakby koło niego była wieża fullingów, to już bym jej stąd nie widział. Przy tych ustawieniach, które mam. A mam chyba gdzieś na 3/4 ustawione. Z tego co pamiętam. To jest trochę dziwne. Powiem wam, że to jest trochę dziwne. Czekajcie, mięsiwo i skóry. O, dobra, dodajemy z powrotem. I oczywiście narzędzia wracają w swoje miejsce, tam gdzie być mają. Dobra, bo ja znowu później zapomnę, ja to wszystko mam później rozrzucone. Tam powiem tak, nie, że on odłożę tutaj, za chwilę po to wrócę, a później biegam jak dekiel i nie mogę tego znaleźć, nie? Chociaż dziwię się sam sobie, że jeszcze nie popodpisywałem tych skrzynek. Gdzie zawsze byłem za wielkim zwolennikiem tego, że stawiania tabliczek i nie tutaj. I podpisywania wszystkich skrzynek, to jakoś tak tutaj, kurczę, widzę, że nawet daję radę bez tego. I jakoś specjalnie się też nie gubię z tym. Szok i niedowierzanie, tyle wam powiem. Dobra, trzeba byłoby tu coś wybudować. Gdzie ja mam twarde drewno? Ono jest chyba na samej górze. Wydaje mi się, że tak, że zostało w miejscu... Okej, oczywiście odsunę się spokojnie. Raz, dwa, trzy. I zaraz mogę wracać, dobra. Tak, bo ja tu muszę warsztat kamieniarski. Tak, ja tu mam warsztat kamieniarski, ja go zaraz muszę rozebrać na części pierwsze. W ogóle tak, no aha, bo nie mówiłem, bo zrobiłem sobie jeszcze jeden balkonik. Jeszcze nie wiem, co tu wstawię. O, i głowa trolla, no tak. Nie wiem, jakiś pomysł? Czy ogólnie stąd widok jest bardzo ładny na góry? Nie chcę mi się tu stawiać kolejnego tronu, bo to już będzie takie trochę megalomania z mojej strony. Wiecie, o co chodzi. Nie wiem. Szczerze to nie wiem. O, odpoczywam. I najlepsze jest, że komfort 15, w tym momencie mam taki, dopiero łapię, jak usiądę na krótszym tronie. Jak tu się, wiecie, chodzę sobie dookoła i tak dalej, tak by to nie miało efektu. Nie wiem, dlaczego tak jest i czym to jest spowodowane. Chociaż wiem, że nieco problemów sprawia właśnie ustawianie mebli. Nie wiem, czy gdzieś to jest opisane, jaki zasięg ma dany mebel tego komfortu, czy coś takiego, bo to trochę, wiecie co, trochę to wygląda tak, że trzeba mieć to bardzo, bardzo, bardzo ściśnięte. To jest słabe, bo ja bym na przykład sobie chciał zrobić taką, no nie wiem, może nie jakąś super wielką halę, ale jak mam tutaj, no to nie wiem, ze dwa razy większe, dajmy na to, taką swoją komnatę, nie? Zrobić ją dwa razy większą, to ładnie porozstawiać, żeby to też wyglądało tak, nie jedno na drugim nastawiane w jakiś dziwny sposób, pościskane i tak dalej, tylko żeby to tak przestronnie, o właśnie, tego słowa mi brakowało, żeby to było przestronne wszystko, tak? Żeby to w ten sposób robić, no niestety się nie da, bo jest bardzo, bardzo ograniczony zasięg. No może nie bardzo, ale jest na pewno ograniczony zasięg właśnie, kurczę, tych mebli i uważam, że to jest trochę słabe. To powinno być, zdecydowanie powinien być zwiększony ten. O właśnie, twarde drzewo chciałem, bo potrzebuję szlachetne, a może sobie zostać, bo na razie z niego nic nie będę robił, a drewno mam tak czy siak na dole, więc to może sobie tutaj być. Proszę, i nawet noc mi się zrobiła. No kto by pomyślał? No i teraz na przykład można byłoby wziąć i płynąć sobie w ocean. No czyli z tego miejsca to by najlepiej było, po prostu bym sobie popłynął na wprost i popływam, myślę,
w takim rejonie. Zobaczymy, czy uda mi się trafić na takiego jegomościa. Co tu? Aha, brzeg miałem pisać. Nie, co ja robię w ogóle? Halo. Tu miało zostać. Nie, nie wiem, po co ja to wpisuję. Przecież bym się przeniósł w ogóle do mojej pierwszej bazy. Bez sensu. Co ja mam? Aha, ja mam żelaziwo ze sobą. Dobra. Czyli tak gdzieś jak... Dobra, zejdę sobie tędy. Po co ja miałem... Aha, dobra, już wiem. Bo się zastanawiałem, skąd ja mam to żelazo. Przecież ja miałem ten warsztat kamieniarski tam na dole postawić. Chociaż też nie wiem, po co go rozebrałem, bo nie miałem robić warsztatu kamieniarskiego. Tylko z twardych belek miałem właśnie szarpnąć. Szarpnąć temat. Pęk. Dobra. Małą krzywdę sobie zrobiłem, ale to nic. Ja bym chciał... Warsztat... Właśnie, warsztat kamieniarza. No dobra, niech będzie tak czy siak, sobie go tutaj gdzieś w pobliżu postawię. Może się przyda, może nie. Ale widzę, że dobrze byłoby jednak postawić... Czy ja mam zwykłe drzewo? Nie mam zwykłego drzewa. Gdzie ja mam zwykłe drzewo? Tutaj. Nie drzewo, tylko drewno. Zwykłe drewno, tak jest. Zwykłe drewno mam tutaj. Ja bym sobie tutaj warsztacik po prostu też zwykły postawił, żeby mieć większy zasięg, tak, żebym ja później znowu nie musiał kombinować. Ciebie, stary, postawimy tutaj, ty sobie możesz tu być. O, i świetnie. Na pewno byłoby trzeba zacząć od jakichś schodów, nie? No bo ja nie chcę budować tak wysokiego pomostu w tamtą stronę, tylko zejście po prostu stąd i właśnie tam. Jakby to zrobić? Ja już wiem, jak to zrobię. Najpierw to się pójdę przespać, bo ja tu kompletnie nic nie widzę. Dziwnie to światło odbija. Dobra, nie mam żadnych dziwnych przedmiotów, więc przejść mogę. Okej. O czym ja to myślałem? Aha, tak, już wiem, o czym sobie myślałem. Jezu, nie wiem. God damn it. Już wiem, o czym myślałem. Nie o tym. Myślałem o tym, co wam ostatnio mówiłem w ostatnim odcinku, o Monsteronomiconie i Monster Labsie. Tak jest. Przypominam, że jest poradnik u mnie na kanale, jak to zainstalować, jeśli ktoś ma z tym problemy. Pisaliście mi też, jakie tam są mobki. Wiecie co, ja naprawdę nie pamiętam wszystkich tych mobków, bo ich tam jest sporo. Nie dość, że na mroźnej północy pojawiają się mobki. To po pierwsze. Na, kurczę, Ashlandzie, tak jest, na spalonym biomie, gdzie możecie wydobyć ognisty metal. Tak? Tam też są mobki. Już nie tylko biegają sobie tam jakieś pojedyncze surtry czy surtlingi, tylko tam smok. Tam lata smoczysko. Tam latają smoczyska, tak jest. Tam latają smoczyska, tam są płonące szkielety, które są też niezłym wyzwaniem, muszę przyznać. Dość ciekawie się z nimi walczy. Co tam jeszcze było? Płonące szkielety. I chyba płonące golemy. Jak dobrze pamiętam, płonący golem tam chyba też występował. Chyba tak. Ognisty golem chyba też był. Z tego co pamiętam. Więc wiecie co, na pewno jak wejdziecie na Nexusa, tak? Tam jest pełna lista mobków, które są dodane. Uważam za ciekawego mobka właśnie dodane jakiś taki duży potwór morski. Wez, jak z mackami w ogóle, taki szaleńczy, podobno twardy gość, nie? Podobno twardy gość, tak ludzie mówią we wsi. Więc polecam rzucić okiem, bo naprawdę może być ciekawie. Co sobie zjemy? O, ciacho sobie zjemy, dobra. Co ja tu chciałem zrobić? Ja tu chciałem zrobić chyba schody, nie? Tak właśnie, ja bym chciał po prostu najzwyklejsze, najnormalniejsze w świecie schody, ale to my zrobimy przecież tak. Żebym ja się tu znowu o nic nie potykał. Zrobimy to w sposób, rzekłbym, nawet naturalny. O, ideolo. Ja bym sobie tak chciał schodzić, wiecie? Właśnie, ale czy ja chcę schody takie... Właśnie, nie chcę. Ja już wiem, że ja nie chcę takich schodów. Ja bym chciał schody takie, że sobie będę schodził w tą stronę. Właśnie. Ja będę sobie tak schodził, jak to się nazywa, nie zabiegowe. Zabiegowe to są po łuku. No nie wiem. Nazwijmy je schodami kwadratowymi. Widzę, że stąd będzie prościej to wybudować. O, coś takiego. Tylko nie wiem na ile... No właśnie, tu się już zacznie problem. O, panie, mnie tu już zaczyna...
Zaczynam tonąć. Jakbym sobie tu dał słup? No oczywiście, że mogę sobie tutaj dać słup. Z twardego drewna. Mogę tutaj ciebie, weźmiesz, wkleisz się tutaj tak ładnie. No weźeś, bądź jakiś taki normalny pieniek, ty. A no dobra, tak damy radę. Super. Możemy jechać z tymi schodami w dół. Ja bym chciał zrobić takie na planie kwadratu, jak zwał, tak zwał. Chociaż już widzę, że mi to tutaj, kurde, panie, żółknie. Żółknie, czerwienieje i tak dalej. Czy to będę w stanie? A. Braknie mnie troszkę, ale spokojnie, bez paniki. Z tym sobie też poradzimy. No i oczywiście zabrakło mi drewna, no bo jak mogło być inaczej, bo go przecież zabrałem mało. Jakby mogło być inaczej. Dobra, muszę się tam wyspiąć. Tylko jeśli ja się tam nie wyspnę, to na pewno. Bo to jest po prostu za stromo, nie? Demet, kurde, wafel. Myślałem, że mi starczy tego drewna, ale ja przecież wziąłem tylko kilka sztuk. Jakby mogło być inaczej. Dawaj, stary, do góry. Chociaż nawet nie wiem, czy bym się po tej pionowej ścianie nie wykickał, wiecie? Do góry. Ale jakoś nie chce mi się kombinować, nie chce mi się próbować. Chyba w ogóle będę... No tak, właśnie, z tego co widzę, to ja chyba się będę musiał wybrać na połów drewna. Tak jest, kurczę, z toporem, tak? Coś pościnać. Pobawić się nieco w drwala. Dobra, weźmiemy tego drewna po prostu więcej. O, ja właśnie bym chciał tak, idę sobie tu, proszę bardzo, kultura, cyk, schodzimy sobie na dół i tu cyk i znowu sobie schodzimy na dół, właśnie tak bym chciał to zrobić. Jak w niektórych, no w filmach na przykład, czy w jakimś anime, czy coś, jak robią właśnie takie są porty jakby przy urwisku, coś w tym stylu, nie, że miasto jest tak wbudowane w urwisko, że tam jest dość sporo na dół, że jak jesteście na górze miasta, patrzycie tam na dół, że tam jest tak sporo metrów, nie, to właśnie są takie schody porobione w ten sposób, mi się to bardzo podoba, nie. Nie lubię stawiać takich proste linii, nie? Że jest wysoko, jedziemy w dół, nie? Na przykład w Satisfactory tak się zazwyczaj robiło, nie? Tam się nie pierniczyło jakby z tematem, że kurczę, że się robiło jakieś tam na planie kwadratu jakieś zabiegowe, czy coś gdzieś po prostu waliło przed siebie i tak dalej, nie? A tutaj chciałbym właśnie postawić takie... Oj, proszę bardzo, czy tutaj jest zasięg? 4. Dobrze, a, no tak, nie podniosę, bo nie mam kamienia, szkoda, ale chociaż mogę, czekajcie, właśnie, ale ja mogę chyba... O, tak, to mi się udało, ładnie mi się tu wyrównał teren, super, to chciałem zrobić. Teraz sobie te schody damy, jak wyjadę teraz tutaj, cyk, o, proszę bardzo, tu sobie damy tak, i czy te schody mi się wkomponują w... No trochę niby się wkomponowały. Zobaczmy, czy to w ogóle wyjdzie. Nie wygląda to dziwnie? No nie, nawet całkiem sympatycznie. Łbem o nic nie uderzam. No fajno, no, nie wiem, dobra, spoko. Myślę, że nie jest tragicznie. Nie jest to jakieś dramatyczne. To sobie będziemy schodzili, proszę bardzo. Witam serdecznie w porcie. W porcie to jest dużo w ogóle powiedziane, że w porcie jest jakieś przystań. Nawet nie. To jest na razie nawet zejście do przystani po prostu, nic więcej. Troszkę, właśnie, troszkę teren lekko mogę podnieść. Myślę, że to nie jest nawet głupi pomysł. Dobrze, i co ja z tego miejsca bym chciał zrobić? Chociaż czekajcie, ja sobie teraz myślę, że chyba wyjechałem z tym nieco za nisko, bo mi nie zależy na tym, żeby tutaj być na samym jakby dnie, tak, na samym dole, tylko ja bym sobie zrobił... Kurczę, myślę... A, widzicie. Czekajcie, wymyślę coś innego. Tego się pozbędziemy. Tego się pozbędziemy. Myślę, że tak. Ja myślę, że ten poziom... Albo o jeden schód mniej. To by było coś takiego. Tego się muszę pozbyć. Tego tu nie chcę. Ja bym wolał, żeby te schody wychodziły, wiecie gdzie? Tutaj. O. I tutaj będzie po prostu poziom, jaki ja chcę uzyskać. No. Dawaj, stary. Właśnie, bo teraz mi to będzie dotykało dna. Nie wiem, jak będzie dalej. To już dla mnie... O, właśnie, proszę bardzo. Już mnie zaczyna woda znosić. Fantazja ponosić. Jezu, nie tak, stary.
No właśnie, no to jest niestety problem budowania w wodzie, że zaczyna człowiekiem ruszać i zaczynają się takie rzeczy dziać. Ja bym chciał to zrobić w ten sposób. O, nawet mi pływanie podskoczyło, świetnie. Tak. No i tu oczywiście, no znowu pływamy, super, super, lubię, lubię, polecam, tak, tu cyk, o. Czekajcie, te schody i tak sobie tutaj zostawię. Bo jak ja spadnę, to ja później znowu nie mam tam jak wyleźć. No to jest smuteczek, tu już powinienem być w stanie wyskoczyć, o właśnie. O to się mnie rozchodziło. O, ja coś takiego bym chciał zrobić. Wiecie o co chodzi? Tu dno jeszcze jest widoczne, więc nie będzie problemu, żeby coś takiego tutaj uczynić. Czy ja jestem w stanie z tej perspektywy tutaj właśnie tą dechę przymocować? Bo ja wiem, że zawsze z tym były problemy. To też szkoda, że devowie tego nie przemyśleli. Żeby na przykład był, nie wiem jak to nazwać, hitbox dla tego, dla budowania. Że jak stawiacie na przykład na środku, tak? To nie, że robi wam się zakładka pół na pół, bo akurat na tym chyba nikomu nie zależy. Nie wiem, jeśli ktoś coś takiego budował, to chyba tylko ta osoba była z tego zadowolona. Żeby stawiając celownik na środku, żeby po prostu przedłużało, wiecie, przyklejało tą podłogę do kolejnej, tak? Żeby móc budować dalej w ten sposób, nie? Na to dopiero trzeba patrzeć jakby z czoła. No a w jaki sposób patrzeć z czoła? No nie da się, kurde, bo to jest słabe, nie? Jedynie nie wiem, może tak jakbym jakoś wywinął, czy będę w stanie tutaj to przykleić. No właśnie, tu trzeba, no, się zaczynają kombinacje po prostu, nie? W ten sposób, bo tu nie jestem w żaden sposób tego z tej perspektywy jakby zrobić, tak? To mi się bardzo nie podoba. Szkoda. I troszeczkę mnie to też dziwi, naprawdę, że devowie tego nie przemyśleli. Tym bardziej, że budowa wszelka, budownictwo jakiekolwiek w Valheimie, no to jednak jest no kupa radochy, wszyscy to lubią. No prawie wszyscy to lubią, tak? Budowanie i tak dalej. No bardzo by to uprościło. Mam nadzieję, że to w przyszłości może jakoś zmienią, jakoś to poprawią. Byłoby fajnie. Dobrze, moi drodzy, ja wam powiem tak. W tym odcineczku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, że podobała wam się w ogóle ta seria. Jeśli tak, no to wiecie co robić. Łapeczka, wasze fantastyczne komentarze, a jak jakiś subek się tam zakręci, jeśli jakimś cudem nie daliście tego subka, to naprawdę nie krępujcie się. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.